witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 31. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar kontynuujemy budowę popielnika stojaka kotła oraz kleimy walczak kotła wraz z klapą dymnicy. Zapraszam na film. Na początku odcinka dokończymy sklejanie popielnika. Musimy skleić ze sobą krawędzie elementów numer 71 i 71A. Używamy taśmy maskującej modelarskiej, która łatwo odkleja się od elementu, nie niszcząc nadruku. Taśmę przyklejamy tak, aby elementy stykały się ze sobą. Smarujemy klejem od wewnętrznej strony na oba elementy. Po wyschnięciu kleju ściągamy taśmę z elementów. Kolejny krok to przyklejenie drugiego boku, czyli elementów numer W12 i 71. Klejem smarujemy na razie najdłuższą krawędź elementu i przyklejamy ją do popielnika. Po wyschnięciu kleju przyklejamy boki elementu numer W12 i 71. Tak jak wcześniej, sklejamy krawędzie elementów za pomocą taśmy maskującej. Po wyschnięciu kleju ściągamy taśmę z elementów. Przykleimy teraz popielnik do stojaka kotła. Popielnik smarujemy klejem i w oznaczonych miejscach przyklejamy do stojaka. Zabieramy się teraz za sklejenie walczaka kotła. Przygotowujemy wszystkie potrzebne elementy i sklejamy pierwszy człon. Zaczynamy od dwóch elementów numer W13, czterech elementów numer W15 i jednego numer W14. Najpierw przyklejamy dwa elementy numer W15 do elementu numer W13.
Następnie doklejamy do elementów numer W15 element numer W14. Sklejamy dalej pierwszy człon. Dwa elementy numer W15 przyklejamy do elementu numer W13. Następnie sklejamy wszystko ze sobą. Skleimy teraz drugi człon walczaka. Elementy numer W13, W14 i W16 sklejamy ze sobą jak w pierwszym członie. Sklejamy teraz ostatni fragment tego członu z elementów numer W17, W18 i W19. Tak wykonane fragmenty sklejamy ze sobą za pomocą dwóch elementów numer W16. Na wręgę numer W19 od strony wnęki na sprężarkę doklejamy elementy numer W20. Okleimy teraz poszyciem wykonane szkielety walczaka. Wycinamy elementy numer 72 i 72A. Wykonujemy otwory w elemencie numer 72A, między innymi na komin i sprężarkę. Tak przygotowanymi elementami okleimy szkielet walczaka. Zaczniemy od krótszej części. Rolujemy element i zaczynamy przyklejanie. Przyklejanie zaczynamy od dowolnego miejsca na szkielecie. Smarujemy klejem wszystkie trzy wręgi na długości około 2 cm. I równo z wręgami przyklejamy otulinę.
Następnie kontynuujemy przyklejanie otuliny małymi fragmentami. Okleimy teraz drugą część walczaka. Najpierw rolujemy element. Przyklejanie zaczynamy od wnęki na sprężarkę. Równe przyklejenie na wrędze gwarantuje nam poprawne przyklejenie całej otuliny. Przyklejamy otulinę do szkieletu od strony wnęki. Tak jak poprzednio, otulinę przyklejamy małymi fragmentami. Postanowiłem, że wkleję elementy łączące krawędzie otuliny. Wycinamy odpowiedniej długości papierowe paski i wklejamy z jednej strony na otulinę. Następnie kontynuujemy przyklejanie otuliny. Na koniec fragmentami przyklejamy otulinę do wcześniej przyklejonych pasków łączących. Na okleinę w zaznaczonych miejscach przykleimy teraz elementy numer 72C. Wycinamy elementy. Przed przyklejeniem elementów numer 72C musimy skleić ze sobą człony walczaka. Elementy sklejamy zgodnie z linią łączenia się otuliny. Smarujemy klejem i sklejamy człony walczaka. Po wyschnięciu kleju zabieramy się za przyklejenie elementów numer 72C. Przyklejanie zaczynamy i kończymy w miejscu łączenia się otuliny.
Na otulinę walczaka przyklejamy jeszcze imitację nitów. Przykleimy teraz element numer 72B we wnęce sprężarki. Wycinamy element. Element bigujemy w oznaczonych miejscach i przyklejamy go we wnęce. Kolejny element to numer 72D. Jest on ostatnią częścią poszycia walczaka, ale również elementem klapy dymnicy. Za pomocą cyrkla wycinamy element i sprawdzamy spasowanie z walczakiem. Przygotujemy teraz kolejne elementy klapy dymnicy. Elementy numer 73 i W21. Tak jak przed chwilą, najlepiej wyciąć go cyrklem. Kolejny element to numer 73B. Również wycinamy go cyrklem. Następnie wycinamy element numer 73A. W elemencie numer 73 wycinamy również środek. Przyklejamy teraz element numer 73 do wręgi numer 21. Sklejone elementy oklejamy paskiem numer 73A. Element numer 73B nacinamy oraz wykonujemy otwory w zaznaczonych miejscach. Nacięte końcówki elementu rolujemy na miękkiej powierzchni, aby nadać odpowiedni kształt. Wykonamy teraz zawiasy klapy. Zaczniemy od zawiasu numer 74A. Naklejamy po dwa nity oraz zwijamy i sklejamy końcówkę na 1 mm pręcie. W taki sposób wykonujemy dwa zawiasy. Przygotujemy teraz elementy pod rygle klapy.
Zaczynamy od elementów numer 75. Najpierw wybijamy w nich 1 mm otwory w zaznaczonym miejscu. Kolejny element to tulejka numer 75A. Wycinamy, rolujemy i sklejamy na 1 mm pręcie. Przygotowujemy 1 mm pręty i elementy numer 75B. Na każdy element numer 75 klejem cyjanoakrylowym przyklejamy 1 mm pręty. Na tak przyklejone pręty naklejamy tuleję numer 75A. Jeżeli pręty są za długie i wystają poza tulejkę, to nadmiar szlifujemy mini szlifierką. Ponieważ użyliśmy pręt węglowy, więc usunięcie nadmiaru nie przysparza nam żadnego problemu. Na koniec na każdą tuleję przyklejamy odpowiedniej wielkości imitację nitu. Tak przygotowane podstawy rygli przyklejamy teraz na element numer 72D. Wszystkie elementy smarujemy klejem i po kolei przyklejamy w wyznaczonych miejscach. Przygotujemy teraz ostatnią część rygla, czyli łapkę numer 75B. Elementy malujemy na kolor czarny. Użyłem czarnego washa olejnego Tamiya 87131. Łapki rygli na razie nie przyklejamy. Wykonamy teraz drugi zawias klapy dymnicy z elementów numer 74. Na elementy naklejamy po 5 imitacji śrub i rolujemy na 1 mm pręcie do wskazanego miejsca. Następnie malujemy na kolor czarny farbą Vallejo model kolor 70950. Przygotujemy teraz element numer 73B, który przykleimy później do wręgi 221. Ponieważ element numer 73B jest wypukły, to można go od środka wzmocnić kartonem. Wykorzystałem do tego odpady z zestawu laserowego. Wyliczyłem, że wystarczą 3 sklejone ze sobą koła, każdy o grubości 0,5 mm. Ich średnica zewnętrzna pasuje dokładnie w miejsca zagięć elementu numer 73B. Przykleimy teraz przygotowane i pomalowane wcześniej zawiasy. Nakładamy zawiasy na 1 mm pręt i przymierzamy. Montaż zawiasów zaczynamy od elementów numer 74A, które przyklejamy w oznaczonych miejscach
na element numer 72D. Następnie przewlekamy przez nie 1 mm pręt, zakładając po wewnętrznej stronie zawiasów 74A zawiasy numer 74. Przyklejamy teraz element numer 73B do wręgi numer W21. Odginamy zawiasy, sprawdzamy spasowanie i przyklejamy element. Nacięcia w elemencie można zniwelować szpachlówką modelarską. Ja użyję szpachlówki akrylowej firmy Wamot. Szpachlówkę rozcieńczyłem wodą i nakładam ją pędzlem. Po 24 godzinach szlifuję ją najpierw gąbką ścierną o gradacji 180, następnie o gradacji 1000. Na końcu gąbką ścierną o gradacji 600 wykonałem kilka dziur, które wykorzystamy potem przy weatheringu klapy. Odkurzamy i malujemy element czarną farbą Vallejo Model Color 70950. W trakcie sknięcia farby skleimy półkę reflektora. Wycinamy elementy numer 76 i 76A i sklejamy ze sobą. Następnie przygotowujemy elementy pokrętła rygla odśrodkowego, składający się z elementów numer 77, 77A, 77B oraz 1 mm pręta. Przygotowane elementy malujemy na czarno farbą Vallejo Model Color 70950. Przygotujemy teraz uchwyty klapy. Uchwyty wykonaliśmy z 1 mm cyny, wyginając ją według rysunku. Malujemy na czarno i przyklejamy je do klapy. Przygotowaną wcześniej półkę reflektora również malujemy na czarno tą samą farbą jak pozostałe elementy klapy dymnicy. I przyklejamy na swoje miejsce. Tak samo robimy z pomalowanymi elementami pokrętła. Na zakończenie przyklejamy element rygli numer 75B do przyklejonych wcześniej podstaw i tulei numer 75 i 75A. Dziękuję za poświęcony czas
i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.